Dawno nie dotykałem tego tematu, mimo że nieraz wysyłaliście mi ogłoszenia handlarza oszustów. Dostałem maila od jednego z widzów, Tomka, byłego właściciela Golfa GTI, który 2 tygodnie temu znalazł ogłoszenie w internecie, że auto jest do kupienia. Poznał swój były samochód, ale jedna rzecz go zastanawiała. Właściciel aktualny sprzedaje to auto jako bezwypadkowe. Tomek zadzwonił pod numer z ogłoszenia i sam był oszukiwany przez aktualnego właściciela, mimo że to Tomek naprawiał to auto, bo to jest byłe auto Tomka. W skrócie, chłop chce sprzedać furę, która jest bita ze Stanów, ukrywając tą szkodę. A ja daleko nie miałem, więc pojechałem na oględziny. Z 5 minut go szukałem na tym parkingu. Ojejku, jejku. Dzień dobry. Pan Józef? Nie, Adam, witam. Nie wiem, z takim starszym panem, to może tata był mówiony? Tak, poznał pan z tatą przez telefon. Okej, nieważne, czyli to zaraz. Czy, ty, pozwolę mówić ci na ty. Mhm. Ty jesteś właścicielem, czy tata? Jak to jest? No to jest któryś tam samochód w rodzinie i jeździmy w sumie to tak częściej ja jeżdżę, no tata od czasu do czasu jeździ. Ale macie komis, czy...? Nie, mamy tam kilka samochodów tam dla siebie, tak, nie prowadzimy żadnego komisu, tam no wiadomo... Ale tylko to sprzedajecie? Aktualnie tak, aktualnie tylko to, no. No fajny, dobra, czyli jak z tobą rozmawiam, to... No możemy na ty, śmiało pytaj o samochód, jak chcesz coś zobaczyć, to... Śmiało. Dobra, jak latasz tym ty, mówisz częściej, to tak, tu jak tak, lata? Częściej. No powiem ci, że bardzo żwawy samochodzik, tak, no jednak 210 koni chyba, jak dobrze pamiętam, w Golfie 6, no robi robotę. 210 koni, przód napęd, szkoda, co, bo ja to R-kę chciałem. No tam 4 chyba jest, tak, czy 3 raty jest tam? Tam jest, 4 napęd, żaden Golf chyba nie ma napędu do tyłu. No czwórka też już na pewno fajnie, no ale... No, ale budżetu takiego nie mam, tak. To jest takie auto... No, rozglądam się już od dawna za szóstkami i chciałem kupić. Dlatego co możesz mi opowiedzieć o tym aucie? Ja chcę od wszystko tak... Dobra, uczciwie. No tak. Samochód mam około roku. Dobrze się jeździ, naprawdę się tam nic z nim nie dzieje. Wszystko na bieżąco, jakieś tam oleje. Co 8-10 tysięcy wymieniamy. Klocki, tarcze jak tam wyszły, to też trzeba wymienić. No są nowe klocki, tarcze. Po co wymieniasz na nowe i sprzedawać? Wiesz, no, nie jakiś podstęp? Nie, no to tym, no. Wiesz, tak wyszła ta sprzedaż nagle, mówimy, że może coś zmienimy, może jakiś inny samochodzik teraz wpadnie w nasze ręce. Nieduży przebieg, 153 tysiące chyba, nie pamiętam, tam 153, możemy zaraz zerknąć. Właściwie to tyle, no, automatyczna skrzynia biegów, co to mówić, to jest świetna sprawa, naprawdę, w korkach, w dużym mieście, grzane też fotere, w zimę naprawdę fajnie to wygląda. No i w środku ta krata, nie wiem, jak od dawna rozgląda się za golfami, podejrzewam, że kratę znasz, to jednak nie jest skóra, tylko krata, zupełnie inaczej to wygląda wtedy. No zajebisty jest. Ale... Słuchaj, fajnie to słyszeć, no ja my zadowoleni jesteśmy bardzo z tego auta, no nic się nie dzieje. No pięknie to słyszeć, tylko widziałem w ogłoszeniu, że lampy są chyba wymienione. Tak, przód wymienione. Znaczy tył, przepraszam. Ale zobacz, tutaj wszystko fajnie, te lampy fajnie tutaj wszystko zrobione zgodnie ze sztuką. Nowe lampy założone, no te LEDowe, ładniejsze, bo tam... Odpalimy go? Możemy go odpalić. A nie był rąbany? Czy... Nie, no, to jest spór. Nie? Nie. No a to czemu wymienialiście te lampy? Słucham? Czemu wymienialiście te lampy? No tamte lampy były takie starodawne, no wiesz, samochód, wszystko czas leci do przodu, trzeba było trochę odświeżyć. Tak? Posłuchajmy jak to chodzi. Ma moc, co? Słychać. No wydech seria, tak, więc... Ładny jest, a ta lampa przerywa. To jest, to pozwolę, co chwila, po odpaleniu może jest. Coś tam... Może się tam przetwarza. Coś tam nie styknęło, czy coś. Tu widzę po ramce rejestracji, że na zloty latacie, czy nie? Nie, raczej nie, to jakaś tam rameczka może z innego samochodu. Sprzedawaliśmy, czy coś. Fajne auto na zloty. Takie dla młodzieniaszka, co? Idealne dla nas. Nie ma czasu już na zloty. Co sprzedajesz teraz i co będziesz chciał? Ale latają już śmigłowce. Szukają nas. Tu jesteśmy. Gdzie nas szukają? Czemu nie kucę, nie? Nie, raczej ja na złoty nie latam, nie mam czasu, z ojcem tam dużo działamy, a teraz nie wiem. Dobra, tak uczciwie, jaka cena i czy był jakiś uszkodzony? Wiesz co, tak jak w ogłoszeniu, tam jest 49. I pół, no. Znaczy, no tak, zawyżyłem sobie, 49 jest lepsze już, ale taka cena dobra, ta mniejsza by była dobra. Ale czy były rąbane? No nie, no co ty, więc spokój, no. Zobacz, wszystko tutaj fajnie, tutaj widzisz jakieś odpryski, wiadomo, są jakieś tam od kamyczków. No to czemu myłeś go? Zaprawkę się zrobi i... Też bym go umył w sumie. Słucham? Też bym go umył. Nie no, przed oglądaniem. Tylko lampy ci parują. Bo lampy były zmieniane, wiesz? Panie paruje, to jest okej. Okay. Noż był zmieniany, bo był już taki wiesz, taki troszkę już starszy był i był zmieniony. Klosz zmieniałeś, no to kiedy to przyznasz w końcu? Co przyznam? No, że był uszkodzony. Tata ci nie powiedział? Ale o czym ty mówisz? No. Był uszkodzony tutaj z przodu. Zaraz ci to pokażę. Sprawdzimy sobie win, dobra? Już wklepuję. A to co, jakieś Volkswagena będziesz dzwonił, czy co? Jak ty sprawdzisz win? Win jest, nie, no gdzie? W wodzie jest, na szybie jest, wszędzie jest. Spokojnie. Moje raporty. WV, WFV. Zaraz piszemy. No tak, równiutko pracuję, ale jeszcze jakieś winy będziesz wsiadłbyś, byś się przejechał i tyle, a nie. Proszę bardzo, sprawdź sobie, żeby nie było, porównaj czy to twój, czy to nie twój i zaraz się spytam, dlaczego chciałeś mnie oszukać jako klienta. Mówiąc o tym, czy chyba z 2, czy 3, czy 4 razy cię pytałem, czy jest bezwypadkowy, czy był uszkodzony. No ale nie wiem w ogóle. Głupio ci, co? Nie wiem, to jakieś raporty mi pokazujesz. Widzisz samochód? Tak, jestem wyczulony na te auta uszkodzone jako bezwypadkowe, że to jest dramat. Co widzę raport? No widzę raport twojego auta. Widziałeś zdjęcia? Może nie przewinąłeś? No, widziałem zdjęcia, daj spokój, przecież co ty mi pokazujesz, no ale to... 2018. Wiesz, akurat musiał się wtedy ojciec z tym zająć i ja po prostu nie wiem, no. No właśnie nie, ponieważ jeden z moich znajomych, można tak powiedzieć, powiedzmy, jest poprzednim właścicielem tego auta. Mówi, nie jesteście pierwszym, tylko drugim. No, właścicielem w Polsce. Jesteśmy. No i, ale to co ty... Przynajmniej drugim. Ale ty się bawisz jakiegoś, nie wiem, detektywa? Daj mi dokończyć. I to był poprzedni właściciel i on sprowadził ten samochód, naprawił, sprzedał wam po niższej cenie, normalnej, adekwatnej, bo ja nic nie mam do odzystanów, tylko chodzi o to, żeby po pierwsze nie oszukiwać na tym, że one były... zatajać, że były uszkodzone. Normalnie. Pokazać zdjęcia. Dobra, ale tak, teraz ja ci przerwę, bo też nie dajesz mi się dokończyć. Tak, szukasz auta, no już ponad 10 lat, tak? To jest prawie 11 lat, bez żadnych historii. To tak to musisz w jakichś garażach pod kocami szukać, tak? Szukam czy z historią, czy bez historii. Mogę trupa szukać, który jest totalnie, nie wiem, rozwalonym gniotem ze złomu, ale żebym wiedział, co kupuję. I o to chodzi. Chciałbyś kupić... Czy ty kupujesz, czy twój tata kupił takie auto? Ojciec kupował. Ja... No i jestem... Daję ci obie ręce uciąć, że twój tata wiedział o tym, że ten samochód był uszkodzony i kupił go w takiej cenie, bo wiedział o uszkodzeniu i mimo wszystko mu się opłacało. Dobra, a ty chcesz mi teraz sprzedać... Twój tata bardziej, bo ty jesteś... Ja wiem, że ty jesteś trochę poszkodowany. My jesteśmy w podobnym wieku. Zostałeś... Prawdopodobnie, bo rozmawialiśmy wcześniej z twoim tatą, zostaje zmanipulowany trochę. Słuchaj, bo chce tu ktoś, weź ten samochód, sprzedaj mu, bo tata już zrobił z siebie pośmiewisko raz, 2 tygodnie temu, a teraz już nie chce drugi raz tego zrobić, bo już troszeczkę się splamił. No i tak to wygląda z mojej perspektywy. Ale tak, słuchaj, powiedz mi tak, samochód, wszystko na bieżąco robione, nowa turbina, stąd ta cena. Za turbinę dałem 6000. To zdjęcie to jest literka T, to zdjęcie jest literka U, to zdjęcie to jest literka R, i tak dalej do turbiny. Co mi turbina, skoro tu masz poduchy wystrzelone, tu jest... Zobacz, jak to skomentujesz? Powiedziałeś bezwypadkowy, powiedziałeś, że nie był bity. Dobra, ale to... Ta lampa nie wiem czemu paruje, bo to ta była wymieniana i ta jest nowa, bo był uszkodzony z tej strony. Jedną stroną tam nie ma harmonii z macki, to nie jest jeszcze taki wypadek. No nic. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Bardzo mi przykro z tego powodu. Ale wszystko ze sztuką zrobione, ojciec tutaj ten, wszystko jest, możesz pojechać na kanał, pojechać z rakiem. Wiesz, jakie konsekwencje możesz mieć z tego powodu? Jakie, co ty powiedzieć, po policję dzwonił, czy co ty chcesz robić? W życiu. No to nie chcę po policję dzwonić. Chciałbym, żebyś mi powiedział prawdę i nigdy w życiu, żebyście nie kłamali z tatą, bo sprzedajecie auto, które jest uszkodzone, a jest jako bezwypadkowe. Dobra, powiem ci tak. Rozumiem, że nie wierzysz, tak? Widzę, że się spieszy. Nie mam czasu, szkoda, bo szkoda nerwów. Wszystkiego dobrego. Ale... To jedź do salonu, wiesz? Jedno mnie nurtuje pytanie. Dlaczego? Po co? Zajmij się... Zobacz, że oszczędzilibyście takich sytuacji. Zajmij się sobą, szukaj perełki. Ale nie, ja chcę takie auto. Ja chcę auto ze Stanów. Dobrze, to poszukaj sobie innego, na razie. Ale ja chcę takie auto ze Stanów Zjednoczonych. Chcę uszkodzone, tylko chcę wiedzieć o tym. To już wiesz, chcesz czy nie chcesz? Samochodu nie chcę, chyba że opuścisz cenę na taką. Słuchaj, jakby przysięgam ci, że jakby cena była normalna, mimo że nie chciałem tego auta, że stworzyłem prowokację, to ja bym je kupił. Prowokujesz bez dwóch stań. To tak, nie jesteś zainteresowany, to przemyśl i tyle, no na razie. Wszystkiego dobrego. Proszę was, uważajcie, na co wydajecie kasę, sprawdzajcie auta, zanim je kupicie. Ja korzystałem z Car Vertical, link macie oczywiście w opisie. Nie kupujcie kota w worku. Niech ten materiał będzie edukacyjny dla wszystkich, którzy stoją teraz przed wyborem, albo kiedyś będą stali przed wyborem nowego auta. Materiał ku przestrodze. Dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Materiał z ponad 1000-konnym Audi. Do zobaczenia, cześć!